Witam Was. Dzisiaj wybraliśmy się do miejscowości Saloniki. Skorzystaliśmy z regionalnego biura w Barali. Koszt takiego przejazdu to 10 euro. Dojazd z miejscowości Paralia trwał około godziny. Organizator zapewnił to sam dojazd i powrót. Na miejscu mieliśmy 6 godzin wolnego czasu do zwiedzania. Tam masz tą białą wieżę. No. To już nasz 8 dzień pobytu w Grecji. Dzisiaj jesteśmy w mieście Saloniki. Jest bodajże 10 rano, więc mamy 6 godzin przed sobą zwiedzania. No i po kolei idziemy. Jesteśmy niedaleko Białej Wieży, więc pewnie to będzie nasz pierwszy punkt, który odwiedzimy. Jesteśmy teraz przed Białą Wieżą. To jest widok na morze. Tam w oddali jest jakiś port. Idziemy się w tamtym kierunku kierować. Zaraz po przyjeździe zaatakowało nas kilku sprzedawców takich chodnikowych, wciskając różne warkoczyki oraz pewnie podróby iPhone, iPad i tym podobnych rzeczy. Biała Wieża uważana jest powszechnie za symbol miasta, a szczyt wieży służy za dogodny punkt widokowy na miasto. Woda w salonikach. Chłopiec złowił rybę. Może się uda zobaczyć. Woda jest czyściutka. To co? Rali. Widać, że na dnie są same kamienie. Właśnie typową rybkę złowił. Przestań ruszać. Rozwiązanie takiej małej łódeczki z baldachimem, takim ala baldachimem, namiocikiem chroniącym przed słońcem. Widać, że każda ta łódeczka jest to wyposażona. Dziękuję. Tutaj widać taka starsza. Po drodze spotkaliśmy sklep z pamiątkami. Ceny są tutaj znacznie niższe niż w miejscowości Paralia, z uwagi, iż miejscowość nie jest typowo turystyczna. Teraz wchodzimy do portu w Salonikę. Pozwiedzamy sobie go, a później pójdziemy tam w stronę centrum.
the toll in blood and sweat. To hell and back I've been. And through it all, one thing I've learned: to stand up and be strong. Just give it time. Całym zdaniem. To jest kino. Just give it time, respect is earned. I'm right where I belong. Living the life of a rock star, baby. Whiskey and limousine. Znałeś czy nie? Nie wiem. Chodź tam się dalej. Jesteśmy właśnie na targu. Dobra,
świeżych ryb. Może sobie kupisz jakąś rybę. Same ryby, kochani. Co? Ale to sobie zjeść za pół euro, za euro. Ale wiesz jak to się nazywa? Nie. Ale to jest ze szpinakiem. To jest to, co ta babka brała. No. Teraz to nie jest baklawa? Nie wiem. Jesteśmy teraz oddaleni od cen. Tutaj jest policja na motorach. Wracając do tematu, jesteśmy oddaleni od centrum Salonii. No i tutaj troszeczkę budynki odbiegają od tych, które są na głównych deptakach. Tutaj macie od strony podwórka takie balkony wzdłuż. Malutkie okiennice. Widać, że masz tą mapkę? Budynek nie jest pierwszej świeżości. Tutaj znacznie ładniej wygląda, już są. W każdym budynku są klimatyzatory oraz bojlery gazowe na zewnątrz umieszczane, nie tak jak u nas w Polsce, a w środku. Jak widać, ceny są znacznie wyższe, równując znaną sieć fast foodów do Polski. Co takiego? Zabytek UNESCO. Gdzie jest napisane tak? Tutaj. No. Na drzewach mamy pomarańcze. Tutaj. Pomachaj. A tutaj Deutsche Gabbana. Iza wystroiła się, że idą. Idziemy tak w cienie po prostu. I po kilku godzinach naszego zwiedzania wracamy do miejsca, w którym zaczynaliśmy naszą dzisiejszą wycieczkę. Niedaleko Białej Wieży można było skorzystać z rejsu dwóch statków za cenę 12 euro.
Dziękuję za wspólne obejrzenie prezentacji. Jeżeli spodobał Ci się nasz film, zostaw komentarz lub daj łapkę w górę. Na więcej filmów zapraszam na naszym kanale.